będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjęły pani poseł Urszula Krupa. Pani kandyduje do Parlamentu Europejskiego z okręgu łódzkiego, miejsce numer 2. Dobrze? Tak, szczerze. Pani poseł Anna Zalewska, trójka na liście dolnośląskiej i opolskiej. Szczęść Boże, witam. I pani poseł Izabela Kloc, trzecie miejsce w województwie śląskim. Panie są z Prawa i Sprawiedliwości wszystkie. Szczęść Boże, pani poseł. Również. Drogie panie, za 2 godziny i 20 minut kończy się kampania wyborcza, będzie cisza wyborcza. Jak pani podsumują króciusieńko tęże kampanię? Pani poseł, może od pani poseł Krupy rozpoczniemy. To znaczy, ja muszę powiedzieć, że bardzo intensywnie, dlatego panie są z partii. Ja nie miałam biura, nie miałam ludzi, już nie mówiąc o innych dodatkach. W związku z tym przemierzałam województwo we wszystkich możliwych miejscach, sama prowadząc do 12 w nocy. I dla mnie to był bardzo intensywny okres czasu taki. I całe szczęście, że takim priorytetem u mnie w tych spotkaniach była ideologia gender, bo wiedziałam, że no przekazuje pewne treści, które są... I pani są... poseł, o tym, co dalej będzie się działo w parlamencie, ważne. A propos gender, za chwilę będziemy rozmawiać. Pani poseł, a jak pani podsumuje tęże kampanię? Ona była... Było coś takiego mocnego w tej kampanii, co powinno nam wszystkim wyborcom zapaść w pamięć? Czy to raczej ona była taka ogólna i jedynie śmieszne spoty, które gdzieś tam się pojawiały? Kto chciał słuchać poważnych dyskusji, to wybrzmiewały i przede wszystkim wybrzmiewały dwa pojęcia. Polski silnej w Unii Europejskiej, rozumiany jako zespół tożsamych i suwerennych państw ze złotówką w wypadku Polski, a nie euro. I druga koncepcja Stanów Zjednoczonych Europy ze wspólną walutą. Uwaga, też z jednym językiem. To, myślę, wybrzmiało. Nie wybrzmiał termin, bo Prawo i Sprawiedliwość było jedyną partią, która wyraziście na swoich plakatach i billboardach mówiła, że są eurowybory 25 maja. Stąd też ogromna troska o frekwencję, o to, żeby rzeczywiście ludzie poszli do wyborów. A ta nie zanosi się na niską frekwencję, 25%. Pani poseł, ta kampania dla pani jaka była? No ja myślę, że ja kandyduję z województwa śląskiego, a tutaj jednak ogromne problemy z górnictwem i ta kampania rzeczywiście się toczyła pod taką groźbą wielkiego strajku Solidarności Związków Zawodowych w Warszawie. Do tego nie doszło, dlatego że rząd jednak postawił na rozmowy z Solidarnością, ale ja tutaj przestrzegam mieszkańców województwa śląskiego, że to są tylko obietnice rządu. Ja chcę przypomnieć kwestie stoczni w poprzednich kampaniach wyborczych, gdzie rzeczywiście obiecywano inwestora katarskiego. Dzisiaj też złożona nawet przez posłów ustawa do laski marszałkowskiej odnośnie oddłużenia w pewnym sensie kompanii węglowej. No niestety, w te obietnice my nie możemy wierzyć. No, górnictwo poseł, jest rzeczywiście na skraju zapaści. Jeżeli natychmiast już nie będą podjęte działania, no to możemy rzeczywiście obudzić się z wieloma problemami, z brakiem miejsc pracy. Ale co budzi wątpliwości, pani wątpliwości a propos tego projektu? No to jest bardzo konkretna rzecz. Dokument złożony do Parlamentu Europejskiego na piśmie, więc co jest niepokojące do tym? Do Parlamentu Polskiego. Naszego dokumentu. Tak, niepokojące jest to. Platforma Obywatelska również parę miesięcy temu złożyła do laski marszałkowskiej, posłowie złożyli projekt ustawy metropolitalnej. I co się okazuje? Rząd przyjął, ja widziałam taki projekt stanowiska rządu, negatywny, więc dzisiaj możemy się spodziewać, że po 25 roku posłowie złożyli, po 25 maja posłowie złożyli, natomiast czy rząd to zaakceptuje w rzeczywistości? Ja po prostu w to nie wierzę. W żadne obietnice Donalda Tuska, łącznie dzisiaj taka wielka akcja na Śląsku, otwarcie mostu, tak zwanego mostu w Mszanej, gdzie od 2010 roku mieszkańcy województwa śląskiego czekają na ten most. Dzisiaj akurat w piątek otwierany most. No, to są dziwne zbiegi okoliczności. Ja myślę, że mieszkańcy województwa śląskiego nie dają się uwieść
i zagłosują odpowiednio. Pani poseł, na potwierdzenie tego, że trzeba bardzo uważać na obietnice Donalda Tuska, podam przykład dzisiejszej ustawki w Wałbrzychu. To jest na Dolnym Śląsku. O to chciałam właśnie zapytać. Gdzie oto Donald Tusk w obawie i strachu, bo miał odwiedzić jeszcze dwa miejsca, szpital, który się zadłuża i jest protest płacowy, a dorabia tam prezydent Wałbrzycha z Platformy Obywatelskiej, zatrudniony na 1/4 etacie. I miał jeszcze zobaczyć uzdrowisko Szczawno-Zdrój, gdzie również są protesty związkowców i za moment pewnie dojdzie do prywatyzacji. Ale zrobił sobie ustawkę z funkcjonariuszami i dyrektorami różnego rodzaju instytucji, mówiąc, że spotyka się z mieszkańcami na zgliszczach kopalni. Tam, przypominam, w Wałbrzychu w latach 90. decyzją polityczną i z hasłami, że oto polski węgiel jest za drogi, zamknięto wszystkie kopalnie. Na zgliszczach jednej z nich jest teraz realizowany projekt Muzeum Stara Kopalnia. I zamiast miejsc pracy muzeum, w dodatku zagrożone, ponieważ przekroczono o 100% budżet tejże starej kopalni i zagrożone są fundusze europejskie, dlatego że Najwyższa Izba Kontroli właśnie przygląda się temu, w jaki sposób wydatkuje się te pieniądze. To pokazuje, jak kompletnie nieprzygotowany i w sposób absolutnie pozorowany działa Donald Tusk. Dzisiaj Donald Tusk w Wałbrzychu obiecał, że w najbliższych 7 latach na rewitalizację do Wałbrzycha trafi 150 milionów złotych. No to jest dość pokaźna suma, pani poseł, więc myślę, że mieszkańcy docenią to, pani zdaniem, taką obietnicę, myślę, takie pieniądze? Myślę, że nie, dlatego że oni są mamieni przez ostatnie 7 lat. Mało tego, widzą, jak rewitalizacja wygląda. Są takie miejsca, dwa w Wałbrzychu, w których wykonano prace związane z rewitalizacją, zamknięto, rozliczono. Mhm. W tej chwili jeszcze raz rozkopują te miejsca, by jeszcze raz wykonać kolejne prace. Jeżeli tak ma to wyglądać, to rzeczywiście trudno mówić o tym, żeby uwierzyć w jakiekolwiek słowo Donalda Tuska. Drogie panie, wszystkie panie ubiegacie się o mandat do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski to jest taka instytucja, która ma sporo tych kompetencji wszelkiego rodzaju, ale też no, nie ma najważniejszej, mianowicie takiej, jaką jest inicjatywa ustawodawcza. Więc w przeciwieństwie do Parlamentu Polskiego posłowie, eurodeputowani nie mogą zgłaszać swoich postulatów. Jak więc można realizować swoje pomysły, swoje idee, z którymi państwo, panie idą do Parlamentu Europejskiego. Pani była w Parlamencie Europejskim 5 lat, więc jak tak, to można lat realizować? Nie dość, że nie mamy możliwości ustawodawczych, ale pracujemy na dokumentach, które dostajemy z Komisji Europejskiej. Podobno 3000 grup przygotowuje te dokumenty i nasza praca w sumie polega na tym, że te otrzymane dokumenty poprawiamy, zgłaszamy poprawki, przyjmujemy albo nie przyjmujemy. Jeszcze można z danego dokumentu zrobić sprawozdanie, raport i tak dalej, i tak dalej. Także nasza praca, nasze możliwości, jeśli chodzi o działanie, jest ograniczone, ale w ramach tych dokumentów, które otrzymujemy, oczywiście no możemy dużo zdziałać, tak jak bardzo często posłowie, politycy, którzy ubiegają się o mandat eurodeputowanego, mówią, że chociażby w tej kampanii, ta kadencja, ona będzie o tyle istotna, że będą rozstrzygane ważne sprawy takiej przestrzeni aksjologicznej wartości. Tak. To już było w poprzedniej kadencji, to już od zawsze właściwie jest, odkąd parlament jest. No właśnie, może ja jeszcze dokończę, bo akurat w ramach tej eurokampanii przeglądałam swoje biuletyny i dokładnie to samo, co teraz właściwie omawiamy, zwłaszcza jeśli chodzi o gender, ale co ja miałam w Komisji Kobiet i Równouprawnienia, pracowałam 5 lat nad tym, teraz się powtarza i w zasadzie do nas przychodzi. Także no mamy przede wszystkim wpływ na
te tak zwane wartości, które w Unii Europejskiej w każdym dokumencie pisze, że Unia opiera się na wartościach, natomiast potem się okazuje, że te wartości nijak się mają do naszych wartości, to znaczy wartości zasad moralnych na korzeniach chrześcijańskich, stąd w preambule nie było tego odwołania, no bo te wartości właśnie są takie, że one przeciwdziałają zdrowiu, życiu, rodzinie, małżeństwu, integracji osoby. No, a jakie pani macie pomysły na to, aby w jakiś sposób przeciwdziałać na forum Parlamentu Europejskiego ideologii gender? Ona w Unii Europejskiej już od wielu, wielu lat w Polsce wchodzi, jest coraz bardziej obecna i jest różnie traktowana. Czasami niektórzy się z tego wyśmiewają. Jak pani mają pomysł, aby tam na miejscu przyblokować to w jakiś sposób? Pomysłów myślę, że jest kilka, natomiast chciałam jeszcze dodać, że po traktacie z Lizbony jest jeszcze jedna siła eurodeputowanych, mianowicie uchwalają budżet. I to jest ten instrument, który może być wymuszeniem określonych działań. Nie uchwalimy wam, jeżeli nie postąpicie tak, jak nam na tym zależy. Natomiast jeżeli chodzi o ideologię gender, wydawałoby się, że to w ogóle Polski nie powinno dotyczyć, dlatego że przypominam, że dokument, na którym bardzo zależało świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, który się nazywa Protokół Brytyjski, wyklucza Polskę z właśnie ideologii gender. To znaczy mówi, że Polska w swojej religii, światopoglądzie, edukacji jest wolna od wpływów, prawda, tego, co życzy sobie Unia Europejska. No, ale okazuje się, to się nie sprawdziło. Jest też kwestia, natomiast to jest też kwestia wymuszania i bardzo głośnego żądania, aby polski rząd, również eurodeputowani, żądali przestrzegania nie tylko traktatu, ale również protokołu. Są różne furtki, którymi tę ideologię można wprowadzać, omijając protokół brytyjski. Pani wspomniała o budżecie, że eurodeputowani zatwierdzają budżet, głosują nad budżetem, mogą wnosić poprawki. Prawo i Sprawiedliwość ma taki pomysł, aby ze środków unijnych wspierać polskie rodziny. Dobry to jest pomysł, pani poseł? No ja myślę, że to jest świetny pomysł. My w ogóle powinniśmy dążyć i to zapisaliśmy również w naszym programie, aby również w tej kolejnej perspektywie finansowej po 2020 roku doprowadzić do tego, aby takim filarem polityki europejskiej była polityka rodzinna. Ja nawet mam taki swój autorski pomysł, aby już oczywiście skończą się wtedy budowy autostrad. Mam nadzieję, że będziemy już jeździć, ale po bezpłatnych autostradach, bo to jeszcze trzeba do tego doprowadzić, by środki skierować między innymi na budowę mieszkań. Dzisiaj Unia Europejska nie pozwala budować mieszkań. A co jest palącą potrzebą przede wszystkim ludzi młodych? Mamy kryzys demograficzny. Praca i mieszkania. Więc ja uważam, że naprawdę jak udało się lobbystom przede wszystkim wprowadzić politykę klimatyczną, tak myślę, że jeżeli oczywiście będziemy mogli również mieć nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości, to wspólnie wprowadzimy również taką politykę rodzinną. Państwo proponujecie 500 złotych, tak? 500 zł na każde dziecko. To jest zapisane rzeczywiście w programie Prawa i Sprawiedliwości. A jaki jest dowód, czy państwo dysponujecie takim dowodem, że tego typu subwencja dla rodzin zwiększa dzietność? To widać chociażby w Wielkiej Brytanii, czy nawet we Francji. Nie trzeba wyważać otwartych drzwi. A na Słowacji tam też to widać? Realizacja jest szeroko pojętej polityki prorodzinnej. Proszę zauważyć, że samo 500 zł, prawda, nie załatwia problemu. Dlatego my mówimy o całej polityce prorodzinnej. I w 2016-2017 dojdzie do rewizji między innymi sposobów wydatkowania w tej perspektywie 2014-2020. Można w tym momencie, w 2016-2017, doprowadzić do zmiany rozporządzeń i zasad tychże funduszy na okres 2014-2020, by stamtąd, między innymi z takiego instrumentu Horyzont 2020, spróbować znaleźć 2 miliardy, które będą wsparciem dla polityki prorodzinnej. Pytam o dowód na to, czy pieniądze, które płyną bezpośrednio do rodziny na każde dziecko, czy jest taki dowód, że to wpływa na dzietność, bo Słowacja, która prowadzi od 2003 roku program, tam na rodzinę, na jedno dziecko dostaje rodzina 820 euro. W 1992 roku dzieci się rodziło 75 tysięcy,
a w 2012 55 tysięcy. Więc ten program nie do końca się sprawdza. Dlatego mówię o całym programie, prawda? Tak, tak, ale czy to nie jest program kulturowy, że nie ma dzieci, że dzieci się nie rodzą? Nie problem do końca finansowy. Oczywiście praca to jest pierwsza rzecz. Praca to jest podstawowa rzecz. Praca i mieszkanie. Natomiast tego typu pomysły, że tutaj damy 500, tam 200, tam 300, czy to się w ogóle sprawdza, czy to jest sens i czy to nie jest niebezpieczny pomysł? Dlatego, że czy państwo proponujecie pieniądze z Unii Europejskiej i to nie spowoduje, że na przykład razem z tymi pieniędzmi wejdzie kontrola do rodziny. Tak jak jest w przypadku rolnictwa, gdzie nie są pieniądze na rolnictwo, ale rygory wydatkowania tych pieniędzy są bardzo ostre. A teraz wyobraźmy sobie, co będzie się działo w przypadku rodziny. Jeżeli chodzi o te 2 miliardy, o których mówimy, to nie są to pieniądze z funduszy strukturalnych, które wprost będą wypłacane rodzinom. My mówimy tylko o uzupełnieniu programu narodowego, programu polskiego, który proponuje niebezpieczne? Program Kto daje, ten wymaga. Program Prawa i Sprawiedliwości. Wystarczy je właściwie zapisać i oprzyrządować i nie dopuścić do tego, żeby rzeczywiście one płynęły, akurat te 500 zł, prawda, z funduszy strukturalnych. Natomiast, jeszcze raz przypominam, mamy protokół brytyjski. Tylko i wyłącznie rząd często jest mijany, pani poseł, w stanie, oczywiście, ale rząd tak potrzebuje, rząd tak chce. W związku z tym jest omijany przy pełnej aprobacie. Przypominam zachowanie pani minister Kozłowskiej-Rajewicz, prawda, która w pełni to akceptuje, uważa, że jeszcze jest panie, zbyt mała ingerencja. Przejdźmy teraz do zdrowia, bo też o tym chciałbym z paniami porozmawiać, mamy mało czasu. Co w parlamencie można zrobić europejskim dla ochrony zdrowia, dla służby zdrowia tak naprawdę, bo to nas wszystkich interesuje. Może od pani doktor zaczniemy. Parlament Europejski, w ogóle Unia Europejska nie ingeruje tak oficjalnie w strukturę i finansowanie służby zdrowia, natomiast zajmuje się, ja byłam przez 5 lat w Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. No i właśnie zdrowie publiczne tam jest rzeczywiście w dokumentach bardzo często poruszane w związku z, nie wiem, epidemią, z różnego rodzaju zagrożeniami. Także wpływ mają te dokumenty, które przychodzą w Parlamencie Europejskim. No jest też zdrowie reprodukcyjne. Zdrowie reprodukcyjne, w Parlamencie Europejskim zdrowie reprodukcyjne. Proszę pana, zdrowie reprodukcyjne to jest no, bardzo często używany zwrot, którym ja za każdym razem, jak się pojawiał w dokumencie, to starałam się zmienić zdrowie reprodukcyjne na prokreację, bo dostawałam oczywiście, no nie bardzo się czułam, jeśli mówi się o człowieku, że się reprodukuje, w związku z tym zamieniałam na prokreację. Oczywiście pani mi to odrzucały, a zdrowie reprodukcyjne to znaczy prawo do aborcji. W Unii Europejskiej niestety słowa nie odzwierciedlają treści i to, co tutaj była mowa na przykład o tej rodzinie, to w ogóle jest taki trend. W dokumentach w ogóle mówi się o tym, że kobieta właściwie to powinna tylko urodzić dziecko i od razu pójść do pracy, bo ją się straszy tym, że nie wypracuje emerytury, że musi być aktywna, że musi osiągać sukcesy i panie, które pomagają w tym, bardziej zajmują się, nie wiem, projektami unijnymi, tak, szukaniem pieniędzy. Pani doktorze, do zdrowia wejdźmy. Pani poseł, jest dyrektywa transgraniczna. Ona już właściwie funkcjonuje. To jest pewien problem dla nas z tą dyrektywą transgraniczną, bo ona nie jest do końca wdrożona. Pani poseł, czy ona powinna być wdrażana? Już powiem. Jest powołana podkomisja. We wtorek, w następnym tygodniu zbiera się po raz pierwszy. Dyrektywa transgraniczna to jest przykład tego, jak lekceważąco przyjmuje takie dyrektywy polski rząd, bo ona była w pełni zaakceptowana przez polski rząd, kiedy była postanawiana. W tej chwili polski rząd zaproponował implementację tej dyrektywy. No niestety jest ona już okrzyknięta jako na przykład niekonstytucyjna. Bo proszę sobie wyobrazić, że oto pacjenci mają nadzieję, że mogą się leczyć w całej Unii Europejskiej, uwaga, uwaga, być może rujnując budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, dowiadują się, że będzie ustalony limit. W związku z tym, jak w styczniu limit się skończy, to przez następnych 11 miesięcy dyrektywa transgraniczna nie będzie realizowana. Oprócz tego ustawa wyklucza różnego rodzaju dziedziny zdrowia i leczenia z działania tejże dyrektywy.
Jeśli chodzi o kwestie zdrowia, to ja akurat w Sejmie założyłam zespół do spraw Narodowego Programu Zdrowego Żywienia. I tak w rzeczywistości my powinniśmy się również zająć przyczynowym leczeniem chorób. Dlatego, że na tym, że chorujemy, to w istocie przede wszystkim zarabiają koncerny farmaceutyczne. My jemy śmieciową żywność w pewnym sensie, która nas prowadzi do chorób. Ja myślę, że również to jest rola parlamentarzysty europejskiego, aby faktycznie, po pierwsze, promować zdrową żywność i tutaj ja bym nie bardzo się bała... Ale mamy przykład z wędzonkami, pani doktor. Ja bym tutaj się nie bała w tym momencie poruszać również kwestii naszych, krajowych, bo to, jeżeli rzeczywiście wejdziemy do Parlamentu Europejskiego, to nas nie zwalnia z tego, żeby tutaj działać na gruncie krajowym. I tutaj też nasza pozycja wówczas będzie na tyle silna, że będzie można sporo rzeczy właśnie zrobić dobrego dla ludzi. W kwestii, ja akurat będąc ze Śląska mówię o górnictwie, bo to jest kwestia pakietu energetyczno-klimatycznego niezwykle istotna. Mówimy o zdrowej żywności, o kwestii rolnictwa. I w moim przekonaniu musimy jednak połączyć siły. Dzisiaj te wybory 25 maja będą tym pierwszym krokiem, żeby za rok wybrać oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, dobry rząd i wtedy razem z parlamentarzystami europejskimi będziemy może również w Europie dużo więcej zrobić. Wybory i czy te wybory, ostatnie pytanie, bo już jesteśmy po czasie, czy te wybory, będzie taka siła w Parlamencie Europejskim, że rzeczywiście uda się powstrzymać tą lewicową ofensywę ideologiczną? Trudno powiedzieć, czy będzie, jeśli rzeczywiście tak jak przewidują sondaże w Unii Europejskiej, będzie więcej konserwatystów, to być może się uda, bo wtedy, kiedy to ja byłam 5 lat temu... To zależy też od nas, wyborców, którzy mam nadzieję, że w niedzielę pójdą na wybory. Dziękuję paniom za wizytę w studiu. Ja myślę, że praca nasza i odwaga, ale też i zaufanie Panu Bogu. Tak. Dziękuję pięknie. Dziękuję paniom za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi dzisiejszego wieczoru były panie kandydatki do Parlamentu Europejskiego, pani doktor Urszula Krupa. Dziękuję. Dziękuję, szczęść Boże. Nie powiedziałam niewiele, ale po prostu panie mają większą siłę przebicia. Też pani sporo powiedziała. Drugie miejsce w województwie łódzkim. Pani poseł Anna Zalewska, trzecie miejsce w Dolnośląskim Opolszczyzna. Dziękuję. Dziękuję, i pani Boże. Poseł Izabela Kloc, trzecie miejsce w województwie śląskim. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Za 2 godziny cisza wyborcza, więc już tematów wyborczych nie będziemy podejmować na naszej antenie. Teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy, no i dobrego wyboru 25 maja. Dziękuję, z Panem Bogiem.